1 grudnia 1853 roku parowiec Winfield Scott wypływa z San Francisco do Panamy z 450 pasażerami i złotem wartym dziś ponad 30 milionów dolarów. Zwykły rejs, jak wiele innych. Winfield Scott to oceaniczny parowiec. Jego budowniczy nie oszczędzali na wytrzymałości, bezpieczeństwie i szybkości. Statek miał nawet kabiny pierwszej klasy dla bogaczy. To były niezwykłe statki, wyłożone białym dębem, miały cztery pokłady i najnowsze rozwiązania techniczne. Parowiec pokonywał tę trasę już 8 razy, ale tym razem nie dotarł do Panamy. Statek badawczy Shearwater płynie ku Channel Island, znajdującym się kilka kilometrów od południowej Kalifornii. Na pokładzie są archeologowie i eksperci badający klimat i atmosferę. Chcą poznać los Winfielda Scotta. Channel Islands to obszar chroniony, ale Didi Marks, archeolożka Search Inc. i jej kolega Bob Schwimmer regularnie tam nurkują. Nigdy nie wiadomo, co się napotka. Fale i prądy morskie wciąż odkrywają nowe rzeczy. Można znaleźć fragmenty statku lub jakieś zabytki. Dno bezustannie się zmienia. Każda wyprawa to nowa przygoda. Szczątki Winfielda Scotta leżą na płyciźnie. Drewniany kadłub znikł. Metalowe części obrosły morskie stworzenia. Żeby zrozumieć, co tam się stało, musimy połączyć dane z sonarów z programem graficznym i osuszyć Pacyfik. Powoli wyłaniają się pozostałości Winfielda Scotta, ukryte od czasów gorączki złota w Kalifornii. Widać dwa koła napędowe i kilka metalowych części. Najważniejsze jest jednak to, gdzie spoczywa wrak. Wygląd osuszonego dna świadczy o tym, że Winfield Scott nie jest sam. Obok leżą setki innych wraków. To niebezpieczne wody.